Z nami Patryk Gleba Tołkaczewski. Myślę, że to jest zawodnik, którego kibice bardzo chcieli w Grądzie zobaczyć ponownie. No i Patryk, ty też chyba do tej Grądy chciałeś najzwyczajniej w świecie wrócić. No tak, chciałem. No i jestem. Tak jak sobie wyśniłem, to tak jestem. No i czekam na jutrzejszą walkę. Ja się zastanawiam, kto tego powrotu chciał bardziej. Czy to ty zgłosiłeś się do włodarzy, czy to włodarze zapytali ciebie, czy może chciałbyś wrócić? Ja powiem szczerze, że porozmawiałem z panem Mariuszem Grabowskim i po prostu dał mi zielone światło. Ja skorzystałem i jestem. Bo ty po tym, myślę, że fajnym pokazaniu się w Grądzie zdecydowałeś się pójść tą drogą pięściarza zawodowego. Stoczyłeś dwie walki na galach Tymex Boxing Night. Wydawało mi się, że to jest droga, którą chcesz podążać. Tymczasem wracasz do Grądy. Stąd pytanie, czy to oznacza, że polski boks w jakiś sposób cię rozczarował? Jak wszyscy wiemy, polski boks jest na niskim poziomie po prostu i ciężko duże walki. Po prostu ja na wagę ciężką nie mam predyspozycji. No i chciałbym walczyć w tej wadze 101-600, no ale to jest ciężki temat, bo nie wszystkie federacje to po prostu zaakceptowały. No i muszę czekać. Wróciłem do Grądy. No i dam dobre show jutro. Ja cię mogę teraz złapać za słowo, bo ty mi kiedyś powiedziałeś, myślę, że nawet w tym miejscu, że jeżeli wrócisz do Grądy, to na rewanż z Balboą. Tak mówiłem, ale zmieniły się moje priorytety i no jestem w Grądzie, Bartek idzie swoją drogą, także ja idę swoją i może w przyszłości zobaczymy taki rewanż. No właśnie i też w naszej ostatniej rozmowie, którą przeprowadziliśmy w Toruniu, ty powiedziałeś, że ten Gleba dziś zmiażdżyłby tego Glebę, który wtedy doszedł do finału turnieju Gromda. Potwierdzasz to? Ja powiem tak, jutro to potwierdzę w ringu, bo naprawdę jestem 14 miesięcy w treningu, 10 miesięcy więcej niż na Gromdę numer 5 i jestem w dobrej dyspozycji mentalnej, fizycznej, psychicznej, no jest wszystko na wysokim poziomie. A czy to, że los zadecydował, że twoim rywalem będzie pierwszy zagraniczny zawodnik w historii Gromdy i człowiek, który ma naprawdę bogatą historię, jeżeli chodzi o sporty walki, ma dla ciebie wyjątkowe znaczenie? Nie ma tego znaczenia, bo wiem, po co tu jestem, wiem, po co to robię i jutro zrobię na pewno dobrą robotę. Fajnie jest zapisać się w karcie Gromdy. Jako pierwszy Polak walczy z zagranicznym zawodnikiem, także zrobię jutro dobrą robotę. Trzymamy za słowo. Powodzenia. Ja dziękuję. Gromda 8. Już 18 marca. Kup pay-per-view na Gromda TV.